Siemano widzowie, ja jestem Kuba Minor i dzisiaj gramy sobie w Pet Simulatora. Dzisiaj zrobimy sobie challenge od najgorszego peta do najlepszego peta. Oczywiście będzie to trudne, dlatego zrobimy, ja mam już przygotowane pety, na przykład Pink Slimy i Pixel Wolfy. Zaczniemy sobie od pierwszego jajka. To co teraz wypadnie, to z tego jajka zrobimy najlepszego peta. Dobra, kupujemy. Czyli mamy doga. On się nazywa Oskar. Jak widzicie, jest bardzo wolny. No. Czyli tak, co teraz robimy z Oskarem? Idziemy go fuzjować, potem też na pewno kupimy kolejne jajka, kolejne. I zrobimy, żeby on był złoty i Dark Matter potem i Rainbow. Żeby było po prostu najlepsze. Ale na początku musimy sobie kupić kolejne jajko, z których będziemy fuzjować. Kupimy sobie dwa kolejne jajka. Załóżmy, że na przykład stąd. Raz. Czyli korgi. I dwa. I sobie wszystkie teraz te pety sfuzjujemy. Idziemy sobie na beach. One, jak widzicie, nie nadążają za mną. I sobie teraz fuzjujemy. Dog, bear i korgi. Mamy Monkey. Musimy zapamiętać, bo teraz to jest nasz piesek. I znów idziemy na shopa. I teraz sobie kupimy lepsze jajka. Może sobie nawet kupimy Golden. Pierwsze. Drugie. I trzecie. Golden Immortus. Możliwe, że będzie to coś dobrego, bo no, są to dość dobre pety. A więc znów idziemy sobie na beach. One, jak widzicie, już za mną nadążają. No i sobie je teraz łączymy. I mamy Walrusa. Ok. Teraz sobie na przykład połączymy go z Pixel Pinky Slime'em. Tylko musimy iść otworzyć jeszcze jedno jajko. Otworzymy tym razem stąd jajko. I jedno jajko. Polar Bear. Ok. A więc idziemy na beach. I sobie fuzjujemy te pety. Raz, dwa, trzy. Teraz mamy Mighty Axolotla, który ma 526B. Okej, okay, nie jest źle. Chociaż no to są o wiele lepsze. Ale jest on gold. Dobra. Idziemy sobie otworzyć najlepsze jajko ze shopa. Mamy Golden Flamotarus. I mamy Golden Helbata. No czyli nic nowego. Znów idziemy sobie na beach i fuzjujemy wszystkie te pety. One nie są też za dobre jakieś. Jak widzicie, one mają po 10k, a ten ma 526. Dlatego sobie je fuzjujemy. I mamy 377B. Czyli zmalało ogółem moc tego peta. Ale teraz idziemy sobie na shop. I idziemy sobie do minusów egg. I tu sobie otworzymy dwa jajka. Robię to bez ultra lucky, jakbyście chcieli wiedzieć. Mam tylko 3 razy numer, super lucky i 3 razy coins. I mamy Dominus Frigus i Infernus. Czyli idziemy znów na Mina. Idziemy.
A Jezus, nie na Majna, tylko na Beach. Otworzymy sobie gifta. I teraz łączymy te pety. I dostajemy Natur Axel, czyli jest jeszcze słabszy. Dobra, zrobimy sobie tak, że pójdziemy teraz na Fantasty Shopa. I otworzymy, załóżmy na przykład te dwa jajka. Haunter, Eggie, Haunted, jakoś tak. Dwa te jajka. Zobaczmy. Na początku szkielet. I jeszcze raz szkielecik, dobra. Idziemy na beach, ja znowu dałem Majna. Ale spokojnie, już się poprawiam. I teraz tak, one mają po 112k, czyli nadal są słabsze. My teraz jakby osłabiamy tego peta, ale może być też oczywiście lepszy. No teraz mamy 156b. No i? No to teraz sobie pójdźmy do... Jeszcze raz sobie pójdźmy do Fantasty Shopa i kupimy najlepsze jajka, z których powinno coś dobrego wypaść. Przynajmniej dwa te jajka kupimy, no bo... O, Epirian Stallion. On jest chyba drugi. I... Golden Epirian Stallion. Czyli, no, wszystko jedno. To samo wypadło. Ogółem mamy tutaj... no... Nadal są słabsze ogółem. Ale pójdziemy sobie je oczywiście sfuzjować, a potem zrobimy jedną rzecz, która pomoże nam w dalszym ciągu. Dobra, a więc fuzjujemy sobie. I mamy Haxigatora, który ma 84,5B. Nie jest to złe, ten Haxigator. Ogółem teraz sobie możemy iść na przykład na Tech Shopa i kupić kolejnego tutaj Ega. Jak wiecie, Haxigator jest już tutaj. To ja wezmę sobie na przykład jajko. Dobra, jedno jajko stąd, a jedno stamtąd, tylko muszę iść pozbierać coiny. A więc Golden Glitched Cat. Ja sobie może ubiorę na razie najlepsze i pójdę sobie pozbierać trochę coinów. Żeby móc kupić jajko. No nie jest to takie wolne to zbieranie. Ale myślę, że jeszcze jedna skrzynka. No i możemy iść kupić sobie w Tech Shopie tamte jajko. Zobaczymy. Oczywiście sobie wyekwipujemy. Nie wiem, jak to się wypowiada. Tak sobie weźmiemy oczywiście te nasze pety. Otwieramy jeszcze jedno jajko. I idziemy. O, Golden Hacked Cat. Okej, okay. Epic. No, nie jest on zły, jak widzicie. Idziemy sobie na beach. I znów sobie fuzjujemy te trzy pety. Czyli to jest Haxigator, Hacked Cat i Glitched Cat. I mamy Nature Axolotla. No, gorzej. Dobra. Jako, że teraz już prawie wszystko mamy, idziemy sobie na Axolot Ocean. I chyba też będę musiał pozbierać coiny, bo akurat robiłem taki ten opening taki, żeby mieć coiny na kupowanie. A więc idziemy sobie pozbierać. Żeby móc za co otwierać. Dobra, może się widzimy po małym cięciu, jak już
skończę zbierać coiny. Jesteśmy już na Axelt Ocean i mam tu pozbierane trochę coinów. Myślę, że kupimy sobie kolejne dwa jajka właśnie, żeby sobie sfuzjować te pety. Przynajmniej tego jednego. Czyli mamy Golden Fancy Axolotl. Idziemy sobie na beach. Idziemy sobie sfuzjować oczywiście tego peta. No, już są tutaj lepsze pety, jak już widzicie. Będzie coraz lepszy. Go fuzjujemy. I mamy Chill Axolotla. Okej. No nie jest to źle, nie jest to zły Axolotl. Ale myślę, że teraz możemy iść nawet na Pixel Forest i kupić najsłabsze jajko. Myślę, że Golden kupimy. Dwa takie jajka. Już widzimy, co tu wypadło. Golden Corgi. I Golden Pixel Cat, ok. Idziemy sobie to teraz sfuzjować. I sprawdzamy, co będzie. Oczywiście, jak już widzimy, no to to są o wiele lepsze pety niż ten. I mamy Pixel Goblina. Myślę, że tego Pixel Goblina sobie sfuzjujemy z innym petem, którego mam w ekwipunku. Ale pójdziemy sobie kupić do tych, nie do tych shopa. Do Pixel Forest pójdziemy sobie kupić jeszcze no takie jajko, żeby móc sobie je sfuzjować. Mamy Golden Pixel Cata. I myślę, że sobie sfuzjujemy jeszcze z Pink Slime'em. Z Pixel Pink Slime'em. I idziemy sobie to też teraz sfuzjować. Dobra, a więc sfuzjujemy już sobie te trzy pety, czyli Pixel Pink Slime'a, Pixel Goblina i Pixel Cata. Jest to razem pet, Pixel Corgi jest to. Dobra, a więc teraz Pixel Corgiego sobie sfuzjujemy z Pixel Pink Slime'em, może jeszcze nawet jednym. I mamy 2 triliony peta. Teraz sobie tego peta sfuzjujemy z Pixel Wolfami. I mamy Pixel Dragona. To jest bardzo dobry pet. Zrobimy sobie jeszcze tak, że teraz sobie sfuzjujemy samego Pixel Dragona z jeszcze Pixel Wolfami. Uwaga, uwaga. No i mamy Pixel Dino. Nie jest to zły pet, ale no nie jest on też dobry. Sobie jeszcze raz go sfuzjujemy i mamy Pixel Sharka. Jeszcze raz sobie go sfuzjujemy i mamy Pixel Dino, czyli Pixel Dino jest takim końcowym. Dobra, czyli teraz sobie na przykład zrobimy jeszcze inną fuzję, na przykład takiego peta z takim petem i mamy nadal Pixel Dino. Raz Nature Axolotl z Pixel Dino i najlepszym Pixel Wolfem. I mamy Astral Axolotla. Jest to dobry pet. I dzisiaj będziecie mogli go wygrać. Jedynie musicie napisać w komentarzach, dlaczego wam będzie potrzebny ten pet, jak będziecie chcieli go wygrać. I czy i wasz nick z Robloxa. Dzisiaj będziecie mogli go wygrać. Jest to Astra Axolotl, a tego, no, piszcie w komentarzach, dlaczego powinniście go wygrać i swój nick z Robloxa. Dzięki wam za oglądanie, myślę, że wam taki film z Robloxa się fajnie oglądało. Od najsłabszego psa do Astra Axolotla, no i jest to coś jednak, nie?
Czyli fuzjowanie może nie opłaca się, jakbym, wiecie, jak chcecie fuzjować na przykład takie pety, to się w ogóle nie opłaca. Nie fuzjujcie mityków ani legendarek. Ogółem, no legendary możecie, ale ja nie polecam, bo już to są dobre pety. Ogółem, no zawsze może być coś gorszego, na przykład zamiast Astral Axolotla, jakbym dał coś innego, mógł być to zwykły epic albo rar. Dlatego ostrożnie fuzjujcie, jak nie macie dobrych petów. Ja sam nie mam za dobrych petów, ale na potrzeby odcinka sfuzjowałem Astral Axolotla. I dzisiaj możecie go wygrać. Dzięki wam za oglądanie. Ja byłem Kuba, wy byliście Wizowie. Narka. Pamiętajcie, żeby zostawić suba!